Siemanko, z tej strony Mieszko Łastowski. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć błąd, który dotyczy 90%, myślę, że 90-95% osób trenujących na siłowni. Jest to błąd, który w głównej mierze ogranicza Wasze efekty na siłowni. Na początku zacznijmy sobie od małego eksperymentu. Chciałbym Cię skłonić nieco do myślenia. Załóżmy, że jesteś u siebie na swojej domowej siłowni, bez muzyki, kompletna cisza, nikogo wokół. I robisz wyciskanie leżąc, masz założone 60 kg. Ile razy jesteś w stanie podnieść sztangę? Ile powtórzeń jesteś w stanie wykonać? A teraz wyobraź sobie, że poszedłeś na siłownię, muzyka gra, są osoby wokół, które patrzą na ciebie, zwracają na to, jaką masz technikę. Może czekają, aż zwolnisz w końcu ławkę, bo chcą też zrobić wyciskanie leżąc. No i pomyśl sobie, ile jesteś w stanie teraz wykonać powtórzeń. Teraz wyobraź sobie, że jesteś zawodowym sportowcem, masz całe życie podporządkowane pod sport i bierzesz udział w badaniu, nad którym czuwa nad tobą 10 naukowców i proszą ciebie o większą intensywność, o więcej powtórzeń. Robisz oczywiście to samo ćwiczenie z tym samym ciężarem, ale ile jesteś w stanie teraz zrobić powtórzeń? I teraz wyobraź sobie, że ktoś przystawia ci pistolet do głowy i mówi, że masz zrobić więcej powtórzeń, inaczej zginiesz. Ile zrobisz? I tak jak możesz zauważyć, liczba powtórzeń, którą wykonasz, będzie zależna od sytuacji, w której się znajdujesz, ponieważ mamy dwa rodzaje zmęczenia. Także mamy zmęczenie obwodowe i ośrodkowe. I zmęczenie obwodowe to po prostu niemożność dalszego wykonywania ćwiczenia. Z tego powodu, że po prostu twoje mięśnie odmawiają ci posłuszeństwa. Także jeśli zrobisz 50 pompek, to 51, 52 już po prostu nie zrobisz, bo po prostu nie masz siły na to. Nawet jeśli ktoś ci będzie przystawiał pistolet do głowy, to i tak nie dasz rady zrobić więcej. Sprawa wygląda inaczej w przypadku zmęczenia ośrodkowego, czyli tego głosu w naszej głowie, że nie dasz rady już zrobić więcej. I tutaj tą granicę możemy sobie bardzo przesuwać w zależności od okoliczności, od sytuacji, w której się znajdujemy. I tutaj pojawia się główny problem tych 90% osób trenujących na siłowni, które ma utarte w głowie, że musi zrobić 3 serie po 12 powtórzeń, mimo to, że są w stanie zrobić o wiele więcej. Panuje przekonanie, że robiąc od 1 do 5 powtórzeń, wtedy pracujesz nad siłą, robiąc 6 do 12 powtórzeń, wtedy hipertrofia, budujesz masę mięśniową, a jeśli wykonujesz więcej niż 12 powtórzeń, to wtedy pracujesz nad wytrzymałością. I to ma swoje zastosowanie, ale w przypadku, kiedy dobierasz odpowiednio ciężki ciężar dla siebie. Także jeśli wykonujesz, załóżmy, uginanie na biceps 10-kilogramowym hantlem, pewnego dnia wykonujesz z nim 12 powtórzeń, bo chcesz budować mięśnie, a za tydzień wykonujesz tak samo tym 10-kilogramowym hantlem 5 powtórzeń i wtedy myślisz, że będziesz budował siłę, to nie tak. To nie tak to funkcjonuje. Jest to temat na osobny filmik, ale co przede wszystkim chciałem przekazać w tym nagraniu, to to, żeby robić każdą serię dostatecznie ciężko. I nawet jeśli tobie się wydaje, że pracujesz blisko upadku mięśniowego, to jestem w stanie założyć się, że wcale tak nie jest. A jest to spowodowane po prostu naszą głową i naszym wewnętrznym głosem, gdy robimy coś niekomfortowego, to nasza głowa po prostu każe nam przestać. Dlatego gdy robimy na przykład ćwiczenie, którego nie do końca lubimy, od razu na myśl przychodzą mi przysiady bułgarskie, załóżmy 12 powtórzeń przysiadów bułgarskich, to od razu w głowie pojawia się ta myśl, żeby przestać. Zwróć uwagę, jak ludzie trenują. Załóżmy, weźmy uwielbiane przez wszystkich wyciskanie na ławce leżąc. Oczywiście jedzie się wtedy do samej odcinki, kumpel za tobą, asekuracja, tak żeby zrobić jak największą liczbę powtórzeń. Z tego powodu, że jest to ćwiczenie, które no, jest po prostu przyjemne do wykonywania. A weźmy teraz sobie, porównajmy ćwiczenia, które nie są już takie przyjemne, czyli tak jak na przykład wspomniane przysiady bułgarskie albo wznosy bokiem i jak to wtedy wygląda w przypadku, gdy się robi ciężko, niekomfortowo. Wtedy od razu jest odpuszczanie i tak to po prostu wygląda. Także często w przypadku niekomfortowych ćwiczeń, w których po prostu odczuwamy dyskomfort, często wtedy odpuszczamy i robimy mniejszą liczbę powtórzeń, mniej niż rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić i to tak naprawdę nie daje nam żadnego efektu. Oczywiście nie powinno się trenować w każdym ćwiczeniu do upadku mięśniowego i należy rozróżniać upadek mięśniowy w przypadku ćwiczenia takiego jak przysiad i w przypadku ćwiczenia izolowanego jak uginanie hantli na biceps. W przypadku ćwiczeń izolowanych jak najbardziej możemy ćwiczyć do upadku mięśniowego, natomiast w przypadku
ćwiczeń wielostawowych należy zachować sobie zapas 2-3 powtórzeń. W ćwiczeniach wielostawowych nie pracujemy do upadku z tego powodu, że po prostu jesteśmy narażeni wtedy bardziej na kontuzję, czy ścinamy sobie objętość z tego powodu, że będziemy bardziej zmęczeni w kolejnych seriach, dlatego zostawiamy tutaj zapas 2-3 powtórzeń. W przypadku ćwiczeń izolowanych chciałbym powiedzieć, że odkąd zacząłem prowadzić ten kanał na YouTubie i zacząłem siebie nagrywać, zacząłem również współpracę z trenerem i zacząłem nagrywać każde swoje ćwiczenie, jakie wykonuję, to dopiero wtedy zobaczyłem, ile tak naprawdę brakuje, ile mam zapasów w danym ćwiczeniu. Także polecam Wam wszystkim nagrywać siebie i wtedy realnie ocenić, czy jesteście w stanie wykonywać jeszcze więcej powtórzeń. Także uwierzcie mi, gdy zaczniecie siebie nagrywać, to nie dość, że zwrócicie uwagę na to, jak na swoją technikę, jak wykonujecie dane ćwiczenie. Jest to na pewno coś, na co powinniśmy za każdym razem zwracać uwagę, bo samo poprawienie swojej techniki może bardzo przyczynić się do naszego progresu. To, oprócz tego, że zadbacie o technikę, to zobaczycie realnie, ile jeszcze możecie zrobić więcej powtórzeń. Polecam Wam również zapisywać każde ćwiczenie, które wykonujecie i z jakim ciężarem je wykonaliście, na jaką liczbę powtórzeń, tak żebyście mogli realnie patrzeć, czy progresujecie z tygodnia na tydzień, czy stajecie się silniejsi, czy rozbudowujecie więcej masy mięśniowej. Także notatnik, dobra muzyka i wtedy ciśniecie powtórzenia i progresujecie. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz powtórzę, samo machanie dla machania nic Wam nie da. Jeśli chcecie stawać się lepsi, chcecie być silniejsi, mieć większą masę mięśniową, chcecie urosnąć, to gdy idziecie na trening, to idziecie na trening, a nie na WF i chcecie podnosić większe ciężary, chcecie dawać z siebie więcej wysiłku i dopiero wtedy będziecie odnosić progres.